Cześć! Witajcie na kanale z Wędkarskiego Pudełka. Dzisiaj zrobimy sobie w najprostszy możliwy sposób główkę jigową typu grzybek. A zrobimy ją z klasycznej, ołowianej, okrągłej główki jigowej, którą każdy ma w swoim pudełku. Taką do tej pory okrągłą główkę potraktujemy pilnikiem do metalu, zbierając warstwę ołowiu niepotrzebną, nadając taki prosty, płaski profil przodowi główki. I właśnie ten płaski profil zagwarantuje nam to, że założona na naszą główkę gumowa przynęta osiądzie na dnie i będzie na nim spoczywać pionowo, stabilnie. Komuś może się wydawać, że taka prezentacja przynęty jest nudna, nieatrakcyjna dla ryby. Otóż nic bardziej mylnego, zdarzają się sytuacje, kiedy taka prezentacja jest kluczem do sukcesu. Takie sytuacje to na przykład. Yy... Późna jesień, zima, przedwiośnie, wszelkie momenty, kiedy woda jest zimna, kiedy ta ryba jest nieaktywna, ale choćby i w lecie, kiedy macie momenty, kiedy ta aktywność ryb spada znacznie, warty jest ten sposób sprawdzenia. Ja lubię sobie e, takie główki pofarbować, używam do tego zazwyczaj farb proszkowych. Główki ołowiane ogrzewam nad ogniem w tym wypadku jest to ogień kuchenki gazowej turystycznej. Zanurzam w farbie proszkowej, jeżeli trzeba, jeszcze raz podgrzewam, tak żeby ta farba się ładnie stopiła. I takie główki przyjemne dla oka, estetyczne. No cóż, nawet jeżeli dla ryb to jest bez różnicy, chociaż czasami mogą się zaciekawić kolorem, to dla wędkarza różnica jest już znaczna. Jest mi po prostu taką główką przyjemniej do wody rzucać. Jeżeli chodzi o przynęty, jakie Wam polecam do tego typu zbrojenia, to są to wszelkie twistery, imitacje larw owadów, małych rybek. Tanta się sprawdzi, jej odpowiedniki, easy shiner, jego odpowiedniki, no kombinujcie. Zwróćcie uwagę teraz na prezentację tej przynęty już w wodzie na dnie, kiedy ona osiada stabilnie. Niby jest w bezruchu, ale najdrobniejsza falka, ruch wody nadaje jednak życie naszej przynęcie. Tutaj dla dynamiki tego filmu oczywiście nie robiłem jakichś długich przerw, ale nad wodą już kombinujcie. Zostawiajcie także na dłużej te przynęty na dnie. Same ryby Wam muszą powiedzieć, co im akurat tego dnia pasuje. Jeżeli się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hejka!